Zobacz, jak bardzo łatwy, prosty sposób można dokonać korekty chmur, zagęścić je i naprawdę uzyskać bardzo piękny efekt właśnie chmur na obrazie. Maluję białą farbą akrylową przy użyciu delikatnego, miękkiego pędzla, płaskiego, ściętego. Nakładam farbę, trochę więcej na pędzel i zostawiam tą górną warstwę chmur właśnie taką podbitą, właśnie tą grubszą fakturą mojej farby, którą nakładam dosyć grubymi warstwami na płótnie. Wtedy widzę takie, udaje mi się robić takie odcięcia, które zaznaczają właśnie krawędź chmury. Jest to bardzo ciekawy efekt, który nadaje głębi właśnie i realizmowi właściwie realizmu na malowanego elementu, w tym przypadku chmur. Te miejsca, które chcę mieć bardziej wypełnione kolorem, wcieram więcej kolorów. Te miejsca, które są, chcę zostawić bardziej iluzoryczne, tej farby wcieram mniej. Chcesz więcej? Subskrybuj mój kanał i zapraszam Cię na tomaszgroma.pl. Hej!